Dzień dobry, Karolina Kowalska, to jest program Rzecz o Prawie, a moim gościem jest dzisiaj pan Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji Jaś i Małgosia, tworzącej lepszy świat dla dzieci z autyzmem. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, rodzice niepełnosprawnych dzieci boją się, że po zmianach legislacyjnych nie będą mogły posyłać dzieci do szkoły i że ich dzieci nie będą miały szansę na uczenie się z nauczycielem wspomagającym. To, że się boją, to jest oczywiście bardzo niepokojące, no bo to świadczy o tym, że są niepewni, nie wiedzą, nad czym stoją, jakie są nowe zasady i tak dalej. Zamieszanie zostało wprowadzone przez ministerstwo, które zmieniło przepisy i w karcie nauczyciela napisało, że nauczyciele muszą być zatrudniani wyłącznie na umowę o pracę. I co do zasady jest to dobra zmiana, która walczy z patologią, no bo były takie szkoły jakieś tam prywatne, gdzie na przykład była praktyka zatrudniania nauczycieli wyłącznie na umowę zlecenia od września do czerwca, zwalniania ich na wakacje i tak dalej. Bardzo wielu wtedy nauczycieli też się wymieniało, nie mieli stabilizacji. No nie było to dobre dla uczniów. Zmiana była dobra, ale no jak zwykle przy okazji nikt nie zbadał skutków wszystkich i to jest w ogóle taki wspólny mianownik wielu zmian, które ostatnio Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza, że są jeszcze dzieci niepełnosprawne, które mają terapię w ramach szkoły, dlatego że w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są zalecenia i na przykład oprócz edukacji tam się wpisuje różne formy terapii. I ci ludzie przychodzą, ci terapeuci, nauczyciele przychodzą na godzinę, dwie, trzy w tygodniu, czasami do jednego dziecka i oni nie chcą mieć umowy o pracę, nie ma takiej potrzeby w ogóle, bo nie ma też podległości służbowej, tak jak zresztą polskie prawo mówi. Natomiast tutaj na tym wielkim młotkiem ministerstwo uderzyło, niszcząc z jednej strony patologię, ale przy okazji powstała ogromna niepewność, czy będzie można tych terapeutów zatrudniać tak jak do tej pory, a oni niekoniecznie chcą mieć umowy o pracę. A jakich dzieci to dotyczy? Rozumiem, że nie tylko autystycznych, ale też dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, prawda? To dotyczy dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ono może być z różnych powodów wydane. Może być wydane z powodu niepełnosprawności ruchowej, może być wydane z powodu ogólnie niepełnosprawności jakiejś intelektualnej, czy szczególnie z powodu na przykład autyzmu, tak jak w wypadku tysięcy dzieciaków, w którym nasza fundacja pomaga. Czyli to jest tak, że dziecko autystyczne chodzi do szkoły zwykłej, no, tak zwanej normalnej, albo integracyjnej. Albo specjalnej. Tak? Albo specjalnej. Na przykład. I przychodzi do niego jeszcze terapeuta zewnętrzny. Tak. Na ile godzin w tygodniu? To zależy od tego orzeczenia, prawda? Jak jest napisane w tym orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydają poradnie miejskie. Różnie, no w szkołach masowych też, no właśnie, prawda, no skoro tam jest dziecko z orzeczeniem, a ma prawo być, no bo mamy edukację włączającą, prawda, każde dziecko może iść do każdej szkoły, czyli teoretycznie w przepisach wszystko wygląda świetnie, no ale potem jak takie dziecko jest w klasie, no to dyrektor ma problem, no bo tam jest napisane, że ma być taka terapia, taka i taka, no to on szukał tych ludzi na pojedyncze godziny, na jedną, dwie, do tego konkretnego dziecka i jakby zmuszanie, żeby potem przeliczać to na jedną 58 etatu, umowa pracy, płacić składki, zgoda miasta, bo to zmiana siatki etatów i tak dalej, rodzi ogromne problemy i powstaje też taka niepewność, a jeszcze w szkołach niepublicznych jest drugi problem, że one, te szkoły nie wiedzą, czy potem nikim nie zakwestionuje wydatku, prawda, że wydały na taką osobę pieniądze i nie na podstawie umowy o pracę, to już może być pretekst do tego, żeby żądać zwrotu pieniędzy, bo miasto ma prawo kontrolować szkoły niepubliczne. Jest 7 września. Czy już dzisiaj widać skutki tej zmiany legislacyjnej? Znaczy, wie pani, no jak to w Polsce, tak? Wszyscy sobie jakoś radzą. Dopiero praktyka wykuje się, myślę, później gdzieś w sądach administracyjnych, gdzie zwłaszcza w szkołach niepublicznych potem przy tej dotacji każdy próbuje dojść swojego i sądy dopiero ustalają wykładnie, bo te przepisy są sprzeczne. Jest prawo pracy, które mówi umowa o pracy jest wtedy, kiedy jest podległość i karta nauczyciela, która mówi każdy nauczyciel pracujący w szkole, czy każda osoba z wykształceniem pedagogicznym, powiedziała pani minister, czyli nawet nie nauczyciel, czyli ten terapeuta też, jeżeli ma wykształcenie pedagogiczne, sensoryczne, jeżeli przypadkowo ma wykształcenie pedagogiczne, to według wykładni ustnej pani minister też powinien być na umowę o pracę, więc pytanie w ogóle, jak te przepisy zostały wydane, że są potrzebne wykładnie ustne pani minister, żeby wiedzieć, jak je zrozumieć. Więc no jak to w Polsce? Są jakieś przepisy, życie sobie, wielkie zamieszanie, zobaczymy za jakiś czas
jaka się wykuje praktyka, a w okresie przejściowym stracą na tym jak zwykle dzieci. Jaka osoba może być takim terapeutą tego wczesnego wspomagania rozwoju? To zależy od tego orzeczenia. A tu znowu w Polsce nie ma żadnych standardów. Nie wiadomo, co mogą sobie poradnie napisać. Oczywiście rodzic ma na to wpływ, no bo rozmawia tak. z paniami najczęściej, bo to bardzo sfeminizowany zawód w poradni i no mówi o swoich doświadczeniach terapeutycznych, przynosi dokumenty od lekarza i tak dalej. Na tej podstawie powstaje to orzeczenie. Nie ma standardów, bardzo często tam są wpisywane metody w ogóle nie poparte dowodami naukowymi. To kolejny problem, tak? Co więcej, szkoły dostały dotacje unijne na ten sprzęt do tych metod różnego rodzaju, które no, na szczęście nie szkodzą tym dzieciom. Można byłoby lepiej te pieniądze wydać, jak dziecko posłucha muzyki przez godzinę, fajnie, ale czy jakichś innych dźwięków, bo są też takie metody, nie będę wymieniał ich nazw, czy będzie... No okej, okay, tak? Natomiast nie pomoże, ale nie zaszkodzi. Na szczęście nie zaszkodzi. A proszę powiedzieć w takim razie taki modelowy, wiem, że trudno mówić o modelowym przykładzie ucznia z autyzmem, ale załóżmy, że tak zwany wysoko funkcjonujący, czyli funkcjonujący podobnie jak my, nie chorzy na autyzm. Szczególnie tak? pójdzie do szkoły masowej. Masowej. No właśnie, i taki dobrze wysoko funkcjonujący uczeń z autyzmem idzie do szkoły masowej, na przykład do szkoły podstawowej. Kto do niego przychodzi? Jaki terapeuta? Czy w trakcie zajęć? To bardzo zależy od miasta, od świadomości. Są miasta, na przykład, gdzie terapia jest jakby bardziej rozwinięta i też świadomość poradni psychologiczno-pedagogicznych jest bardziej rozwinięta. Ale to mogą być różni specjaliści. To mogą być terapeuci mowy, którzy wykształcili umiejętność logopedii, tak? Ale dzieci z autyzmem nie mają trudności w wymówieniu głosek, ale na przykład nie chcą się komunikować, prawda? Więc specjalnie wykształceni terapeuci czy logopedzi wiedzą, jak zbudować tą motywację do mówienia, jak pokazać, że to się opłaca przenośnym dziecku, tak? Że jak powie, że chce jogurt, to dostanie ten jogurt, a jak nie będzie chciał mówić, to będzie miał trudność z uzyskaniem tego, co potrzebuje w danej chwili. Czyli jednym słowem są to ludzie z wykształceniem pedagogicznym i nie mogą ma mowy. Być. Mogą być z pedagogicznym. W dużej mierze to są ludzie więc z wykształceniem pedagogicznym. Więc dotyczy ich niestety ta wykładnia, o której pan mówi. Ustna, przypomnę. Ustna. To w ogóle już świadczy o tym, jak duży jest problem, że w ogóle są potrzebne takie ustne wyjaśnienia, wykładnie, nawet nie wiem, jak to nazwać. Czy to nowe prawo rodzi problemy tylko jeśli chodzi o szkoły, czy też w kształceniu indywidualnym też mamy problemy tutaj? To nowe prawo dotyczy szkół i przedszkoli. Jeżeli chodzi o nauczanie indywidualne, to ostatnio mamy no, wielką awanturę związaną z tymi dziećmi, które realizowały część tych zajęć indywidualnych w szkole. I to znowu problem, ktoś miał dobre intencje, czy ministerstwo miało dobre intencje, bo była patologia, że te dzieciaki, z którymi szkoły sobie nie radziły, były trochę przymuszane do nauczania indywidualnego w domu. Teoretycznie oczywiście rodzic decyduje, czy wystąpi do poradni o to orzeczenie, ale szkoły mają taki wachlarz metod przymusu wobec rodzica, że były w stanie część z tych rodziców, którzy zwłaszcza tych mniej asertywnych, zmusić do tego. I to była patologia, tak? No, czyli szkoła dzwoniła na przykład codziennie do rodzica, że ja się dzisiaj niegrzeczny, żeby rodzic przyjechał i zabrał w trakcie zajęć. Więc jak po 10 takich telefonach, jak rodzic przychodzi do szkoły i nauczyciel mówi, no ale wie pan, czy wie pani, może pani się postarać o nauczanie indywidualne w domu na jakiś czas i tak dalej, to rodzic się godził, no bo był tak steroryzowany, tak? I to była patologia, ministerstwo chciało z tym walczyć, ale znowu wylało dziecko z kąpielą, bo z drugiej strony były takie dzieci, dla których to rzeczywiście było dobre rozwiązanie. I zwłaszcza w sytuacji, kiedy mogły część zajęć mieć w domu, a część w szkole, bo naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby oddzielać to dziecko od rówieśników na WF-ie, na plastyce i na innych takich przedmiotach, gdzie te interakcje z innymi dziećmi może swobodnie realizować. No a teraz no, jest nowe rozporządzenie, nauczanie indywidualne tylko w domu i tylko dla dzieci, powiedzmy, które mają jakiś przejściowy problem, wypadek, złamały nogę, tak i tak dalej, tak? No i jednocześnie powstało drugie rozporządzenie, które się nazywa zindywidualizowana ścieżka kształcenia, aż muszę mrużyć oczy, bo jak ministerstwo wymyśli jakąś nazwę, to trudno ją wymówić. I teoretycznie tam można to nauczanie indywidualne w szkole realizować, jak się postara rodzic o taką opinię. Tylko znowu to jest wtedy opinia, to już nie jest orzeczenie. Czyli dużo słabsze. I tam nawet jest napisane, że
dyrektor szkoły układa plan z uwzględnieniem, kierując się tą opinią. Ale to już widzę, jak wiem, jak polski system funkcjonuje edukacji. Jak nie jestem w stanie, że dyrektor musi, to on będzie oszczędzał pieniądze. A czy w ogóle dyrektorzy placówek wiedzą, jak sobie radzić z tym nowym, z tymi nowymi rozporządzeniami? No nie wiedzą. W tej chwili my dostajemy mnóstwo telefonów od rodziców, od nauczycieli, od dyrektorów. Dlatego też opracowaliśmy taką broszurę Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole. Wysyłają ją Państwo do szkół? Wysyłamy ją do rodziców w tej chwili, których mamy w klubie rodziców, do 5000 rodziców, ale też będzie do pobrania z naszej strony i trochę wtedy rozszerzymy jej formułę, nazwiemy ją Dziecko z potrzebami, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole, bo to jest uniwersalny problem. I no tutaj wyjaśniliśmy te nowe przepisy niejako za ministerstwo, które w ogóle nie tłumaczy tych przepisów i nie ma chyba, nie wiem, czy ma jakieś służby, no jest jakieś biuro prasowe, ale nie jest bardzo aktywne z tego, co widzę w mediach. Wyjaśniliśmy, że są trzy ścieżki. Jest kształcenie specjalne, nauczanie indywidualne, no już teraz tylko dla tych dzieci przejściowo chorych i ta zindywidualizowana ścieżka. Są te terminy ministerstwa niestety. I że jak dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to w tym orzeczeniu teraz można zawrzeć, że część zajęć w domu, część w szkole. Aha. I tutaj dyrektor musi. Tak? Tylko że znowu no, mamy okres przejściowy, zanim się wszyscy tego nauczą, jak to ma działać, no to dzieciaki tracą. Jest pośpiech w tym wszystkim, jakiś taki... Jaś i Małgosia działa... Gym. Mówimy w ogóle gym, właśnie skróciliśmy się gym. Do gym. Właśnie, nie wiedziałam, jest to jednak gym, a więc gym. Tak, skróciliśmy się do gym, bo mamy wiele różnego rodzaju działalności. Szkoła, gym, przedszkole, gym, wolontariat, gym, dużo łatwiej. Czyli niż... gym. Tak. Gym działa 10 lat czy więcej? Gym działa 15 lat. 15 lat. Natomiast rzeczywiście, no jak każda organizacja pozarządowa, no to jest pewien rozwój. Oczywiście. Różne etapy przechodziliśmy od etapu małego biura w małym pokoiku z jedną osobą do obecnie 150 pracowników. Czy przez te 15 lat widzą Państwo progres, jaki zrobiło i społeczeństwo, i instytucje publiczne w postrzeganiu dzieci z autyzmem, w postrzeganiu czy w ogóle dzieci autyzmu? Niepełnosprawnych, tak? Na pewno jest jakiś progres. Niestety najmniej go widać w szkole, w polskich szkołach, tak? Czyli niestety ten nasz XIX-wieczny system edukacji oparty o taką encyklopedyczną wiedzę, klasy, nauczyciela, który właściwie 90% swojego czasu poświęca na obronę własnego autorytetu, ten system jest mało elastyczny. I tutaj, tak jak 10 lat temu mieliśmy sygnały od rodziców, że nauczyciel każde zachowanie dziecka interpretuje jako podważanie swojego autorytetu i automatycznie niejako wchodzi w konflikt. Z chorym dzieckiem? Tak, z niepełnosprawnym dzieckiem. To się dzieje do dziś, tak? I to się dzieje ciągle. Jakoś ten system taki jest też trwały, że nowi ludzie, którzy wchodzą do zawodu, część z nich jakby poddawana presji przez starszych kolegów również w ten sposób się daje kształtować, a to się już nawet zaczyna zresztą na uniwersytetach, które kształcą pedagogów, gdzie od początku się im wtłacza taki lęk też przed rodzicami na przykład, tak? I dystans, który trzeba koniecznie wytworzyć, ale przecież potrzebna jest współpraca. I bez tej współpracy żadna edukacja się nie uda. I ciągle jest niestety w tych szkołach taki pęd, złe słowo pęd, nie wiem, przyzwyczajenie do wiedzy encyklopedycznej i największy problem, jak tą edukację tak rozumianą wprowadzać dla dzieci z niepełnosprawnych, tak? Nawet padają pytania ze strony nauczycieli, to właściwie, a właściwie po co te dzieci chodzą do szkoły, tak? No bo jeżeli nie można ich nauczyć, na przykład dzieci niepełnosprawne intelektualnie, nie można ich nauczyć, czy zmusić, żeby się nauczyły na pamięć wszystkich dat, kilkudziesięciu dat ważnych w historii Polski, począwszy od chrztu, pierwszych Słowian, Mieszka I, chrztu, bitwy pod Grunwaldem, i tak, powstania i tak dalej, no to po co te dzieci chodzą do szkoły? A na przykład w innych krajach, nie we wszystkich, ale w Stanach, czy gdzie akurat system ma inne wady, ale powiedzmy w Skandynawii, edukacja to jest nabywanie nowych umiejętności. Nie wiedzy na pamięć, którą, tak umówmy się, każdy zapomni, tylko umiejętności. I wtedy jak ktoś zrozumie, że edukacja to są nowe umiejętności, no to wtedy zrozumie, po co jest edukacja dla dzieci niepełnosprawnych, prawda? No po to, żeby umiało samo, nie wiem, zjeść, przygotować sobie posiłek, zrobić zakupy, może wszystko zależy od stopnia funkcjonowania, potem załatwić jakąś sprawę w urzędzie,
I tak dalej. I tak, to są umiejętności życiowe po prostu. I tak jest rozumiana edukacja na świecie. Również wobec dzieci pełnosprawnych. Przecież dużo ważniejsze jest, żeby dziecko umiało znajdować informacje i potem je wykorzystać, niż zmuszanie go do uczenia się czegoś na pamięć. Czy w związku właśnie z tym nastawieniem personelu pedagogicznego wciąż powstała szkoła, przedszkole, gym? Tak, no myśmy założyli swoje placówki dlatego, że w ogóle zaczęło się tak, że otworzyliśmy szkołę dla dzieci niepełnosprawnych ogólnie i nagle był taki szturm tych rodziców dzieci z autyzmem, bo się okazało, że tu jest największy problem, no bo one mają trudności z zachowaniem, co szczególnie wprowadza je od razu automatycznie w konflikt z nauczycielami, którzy interpretują te trudności jako ten podważanie ich autorytetu. Dlatego powstały te szkoły na początku. Znaczy, na początku powstały dla wszystkich dzieci, a później się okazało, że te potrzebują najbardziej pomocy i trzeba było dużo też pieniędzy zainwestować w kształcenie terapeutów, personelu i tak dalej, więc też i szkoły, i fundacja wyspecjalizowała się w pomaganiu dzieciom z autyzmem i tworzeniu lepszego świata dla osób ze spektrum autyzmu. Spektrum autyzmu jest dość szczególnym zaburzeniem, prawda? Bo to mówimy o ludziach, którzy bardzo często są pełnosprawni intelektualnie, a wręcz nawet wykraczają poza tą średnią i mają na pewno duże możliwości przyswajania sobie wiedzy. Niektórzy też wiem, że studiują, prawda? No, tak jak nazwa wskazuje, spektrum autyzmu jest spektrum, tak? Czyli są dzieci, które... No, powiedzmy jakaś część, które są połowa, w tej chwili chyba w Polsce, w Stanach mniej, z upośledzeniem umysłowym, no i druga część dzieciaków, które są w pełni intelektualnie sprawne, albo wręcz mają w niektórych dziedzinach, zwłaszcza które je interesują, bo to jest też bardzo charakterystyczne dla osób ze spektrum, że są tak zwane fiksacje na różne tematy i są dzieciaki, czy już młodzież, czy osoby dorosłe, które mają szczególne zainteresowanie w jakiejś dziedzinie, zwłaszcza w ścisłych sprawach typu informatyka na przykład. Ale mimo to większość polskich nauczycieli nie chce ich włączyć do życia w klasie, nie chce zaakceptować ich różnic w zachowaniu, tylko wypycha ich poza ten system masowego kształcenia, tak? No właśnie to wynika z tego XIX-wiecznego modelu, który wciąż w Polsce mamy, który się dobrze trzyma. Trochę powiem, że niepopularną rzecz, również dzięki karcie nauczyciela on się trzyma. I jakby żadna ekipa do tej pory nie miała odwagi, żeby w ogóle postawić pytanie, czy tak chcemy kształcić nasze dzieci. Czy może trzeba przemyśleć ten system i zaangażować w to nauczycieli, bo żadna zmiana bez zaangażowania ich się nie uda, bo po prostu zaprotestują, tak? I no, różnica była taka, że gdzieś poprzedni rząd nie miał też wizji, ale bardziej się dostosowywał do tego, co się dzieje, tak? Czyli no, jest to nauczanie indywidualne, ale i wtedy też było na początku takie, że tylko w domu, tak? No, ale dyrektorzy zaczęli przymykać oko i się umawiali z rodzicami po cichu, no dobra, to na AWF, na tamten, to niech to dziecko przyjdzie, bo lepiej, żeby miało kontakt. No więc ktoś to dostrzegł i usankcjonował to po prostu, czyli bardziej tak było takie podążanie, trochę więcej elastyczności było. No a teraz, mimo dobrych chęci, które gdzieś tam staram się dostrzec, jednak jest taka tendencja, że zmieniamy z dnia na dzień rozporządzenie, tak? A rzeczywistość, no, musi nadążyć, a nie nadąża, tym trudniej dla rzeczywistości, tak? I brakuje konsultacji społecznych. My uczestniczymy w konsultacjach społecznych i muszę powiedzieć, że to, jak one wyglądają, no, budzi mój bardzo duży niepokój, bo nie nazwałbym ich konsultacjami. Czyli ktoś przychodzi na spotkanie z organizacjami pozarządowymi z gotowym projektem, rzuca go na stół, jest dyskusja, jakaś awantura i tak dalej i z tym samym niezmienionym projektem wychodzi. Czyli właściwie jest to bardziej odhaczenie obowiązku, że się odbyło takie spotkanie, niż rzeczywista konsultacja, angażowanie ludzi, których to dotyczy, w ich problemy. To już Fundacja Batorego zauważyła, że konsultacje społeczne kuleją, jeśli chodzi o ten rząd. A wracając do dzieci z autyzmem, do ich rodziców, rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, czy dzisiaj w tej rzeczywistości legislacyjnej, edukacyjnej rodzice powinni raczej unikać wysyłania dzieci do masowej szkoły, i szukać takich szkół jak właśnie szkoła Fundacji GYM, czy... Wszystko zależy od szkoły, bo na szczęście mamy jeszcze w Polsce wspaniałych nauczycieli również, wspaniałych dyrektorów, którzy mają jakąś wizję, jak chcą swoją szkołę prowadzić i
jak spełniać potrzeby uczniów różnych, tak? Więc naprawdę bardzo dużo zależy od szkoły, więc ja bym zachęcał rodziców, żeby jak najwięcej się zbierali informacji, dowiadywali się, rozmawiali z dyrektorami i rodzice sami poczują zrozumienie, bo albo poczują mur, albo zrozumienie i to czuć. I każdy rodzic to wie tak naprawdę. I nie ma jednej recepty, wszystko zależy od dyrektora i od szkoły. Rozumiem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Moim gościem był pan Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji GIM, tworzącej lepszy świat dla dzieci z autyzmem. A ja zapraszam na Rzecz o Prawie na poniedziałek na godzinę 13:00.